i nazwa w menu, i zapach, który się roztacza. Czy mówiąc inaczej, te wszystkie zmysły z sobą współpracują. Tak samo koniecznie musi być zachętą tylko i wyłącznie w branży gastronomicznej. Proszę zobaczyć. Najtaniej zjesz IKEA. A mnie się wydawało, kiedyś do IKEA się jeździ po meble. Ale niektórzy jeżdżą na pulpeciki, bo tam są bardzo dobre. No już nie mówię o tym, że Tshibo nam się kojarzyło kiedyś z czym? Z kawą, a dzisiaj sprzedają wszystko, co się da. Stacje benzynowe już dawno przestały sprzedawać tylko paliwo. I tak naprawdę konkurują między sobą, u nas zjesz smacznie. Wiadomo, jak się zatrzymujemy, oprócz zatankowania coś przekąsić zawsze można. Czyli mówiąc inaczej, też u siebie, możecie czasami albo osobom, które stoją w kolejce do kasy, poczęstować im jakimś ciastkiem czy cukierkiem. Czy zostawić coś przy recepcji do poczęstowania się, czy gdzieś na jakimś stoliku. Nie kojarzą z dobrym smakiem miejsce, w którym robią zakupy. Było tam jeść, ale w niektórych krajach zabrania się jedzenia w samochodzie. Jak Państwo widzicie, nie zawsze wygląda to dobrze. I przechodzimy do zmysłu dotyku. Na ile dotyk jest ważny w branży mody? Z czym Państwo kojarzycie dotyk w sklepie odzieżowym? Z jakością towaru na przykład, prawda? Czyli, że mamy dwie koszule, które wyglądają podobnie, kosztują bardzo różnie, to co z reguły robimy? Dokładnie tak Pani pokazała. Sprawdzamy organoleptycznie, która nam się wydaje, że jest lepsza. Dlatego w wielu badaniach, mimo tego, że się mówi, że sprzedaż internetowa będzie ciągle rosła, to na niektórych forach, na przykład byłem ostatnio na targach MAPIC w Cannes, byłem na kilku prelekcjach, gdzie mówiono o internecie, to się zapowiada, że nie więcej niż 20% będzie się sprzedawało w internecie, dlatego że my kochamy ten shopping experience. Lubimy mieć bezpośredni kontakt z klientem, chodzić po sklepach, doznawać robienia zakupów. Dlatego ten dotyk jest tak bardzo ważny. Ten przymierzam kupuje. Ale do mężczyzn, słuchajcie, jak już mężczyznę zagonicie do przymierzalni, 80% robi zakup. Także kto ma męski sklep, to przede wszystkim widoczna przymierzalnia i aktywnie zaprasza do przymierzenia. Często to jest tak na zasadzie, Kaziu, nie musisz kupić, ale zrób to dla mnie, tylko przymierz. Jak on już przymierzył, to wiemy, co się dalej dzieje. To jest temat sprzedany. Dać klientom do zrozumienia przez odpowiednią prezentację produktów, że jest to produkt miły w dotyku. Faktura powierzchni jest bardzo istotna. Jeżeli Państwo macie jakieś meble w sklepie, jakieś takie meble, na które może usiąść ktoś czekający na osobę robiącą zakupy, to trzeba pamiętać, że szkło i metal robią twarde i zimne wrażenie. Nie jest to nowoczesne, ale niekoniecznie dobrze oddziałuje na zmysły. Lepsze są naturalne materiały jak drewno i skóra. Temperatura. Bo tu Państwo macie akurat przykład pewnego hotelu, który pewnie jest Państwu znany, gdzie ludzie nie był, ale niewielu było, dlatego że to temperatura może być nośnikiem marketingu. Ciężar produktu. Okazuje się, że podświadomie cięższy produkt uważamy za droższy, taki porządniejszy. Więc jeżeli macie butik dla bogatej klienteli, to zamiast takiego prostego krzesła może warto jakiś skórzany fotel postawić, to będzie bardziej nawiązywał do grupy docelowej, która ten butik odwiedza. Taka ma coś innego zastosować po to, żeby po prostu pokazać a design i b ułatwić klientowi na przykład kontakt z produktem. Czyli z tym możemy też troszeczkę poeksperymentować. Jeżeli klientów podejmujemy jakimś napojem, oczywiście możemy dać zwykłą szklankę wody i plasterek cytrynki położyć na talerzyku, masz pij. A możemy na przykład, tak jak tutaj, to jest taki zajęcie, Państwo dobrze widzicie, to jest taki zajączek z plastiku, on ma tutaj cytrynkę w koszyku i właśnie czeka na tą szklankę wody, aż my ją wypijemy. Więc czasami niewiele trzeba, żeby zbudować nastrój w naszym sklepie, wystarczy coś zmienić w stosunku do tego, co inni robią i już będzie inna atmosfera, inaczej nasz sklep będzie postrzegany. W hotelach, czy aby jest poduszka zbyt twarda albo zbyt miękka.
W jednym z hoteli wymyślono to, że dano trzy różne poduszki. Twardą, średnio twardą i miękką. Jakikolwiek by się gość nie trafił, jest zadowolony. Niezły fortel z twardością i miękkością można zastosować w krzesłach. Przykładowo w sklepach, czy w barach fast food są krzesła twarde, drewniane. Duże turystyczne miękkie. Jak myślicie Państwo, dlaczego w fast foodach są drewniane krzesła? Nie, szybko, żeby szybko zjadł i poszedł i zrobił miejsce następnemu, który też szybko zje. A w biurze turystycznym dlaczego jest miękkie? Bo wybiera trochę, nie? Jeszcze zobaczę na Kostarykę, a może wrócimy tam jeszcze do Haiti. Więcej przyglądnie, na pewno coś fajnego kupi. Więc u siebie w sklepie też pomyślcie o wygodnym siedzeniu, żeby ten czas klienta spędzony u Was był dłuższy. Tym się odróżnia od wielu sklepów komputerowych, że wszystkie urządzenia są tak wyeksponowane, że można było mieć z nimi kontakt bezpośrednio w sklepie. W jednej z sieci supermarketów swego czasu papier toaletowy odwinięto z tych foliowych opakowań, bo był bardzo miękki, po to, żeby ktoś mógł dotknąć, jak on jest miękki, i potem go kupić. I sprzedaż wzrosła. Jak się Państwu podoba taka prezentacja produktów? A nie zakiwanie głowy. Dlaczego nie jest fajna? Bo nie można dotknąć. Jeszcze ileś lat temu, bardzo powszechnie, krótko mówiąc, klient był wróg, zniszczy nam produkt, obrudzi, trzeba ten produkt przed klientem ochronić. Ja jeszcze w wielu sklepach, jak się nie uwierzycie, widzę, że ten napis nie dotykać. To jest pytanie, kto jest dla kogo. Więc tutaj jest kwestia A, dotyku, ale B, również koloru. Dlatego, że w centrach handlowych światło jest z reguły sztuczne. I dodatkowo folia powoduje, że jeszcze bardziej nam zniekształca. I chcieliśmy kupić coś w kolorze X, wracamy do domu, jest w kolorze Y, i od razu wracamy z reklamacją. I to jest dla Państwa również ograniczenie reklamacji. Takim bardzo dobrym przykładem, do tego przykładu wracam, szeroko pojętego marketingu sensorycznego jest właśnie sieć Abercrombie & Fitch. Ktoś z Państwa był może w tym sklepie? A nie była. Co Pani powie o świetle? Ciemno, prawda? Na zdrowy rozum, ciemny sklep, to on wejdzie. Ale się wchodzi. O światło jest jakie? Skierowane, punktowe, prawda? Czyli wchodzimy, jest tajemniczo, jest ciemno. Światło punktowe skierowane na produkty. Zdjęcia tam gdzieś półnagich, wysportowanych mężczyzn, więc każda nastolatka musi zrobić zakupy. Oczywiście. Odpowiednia muzyka, która daje czadu. Tam nie ma nic specjalnego, ale prawie każdy w wieku nastu lat w Stanach musi mieć coś z tego sklepu, żeby być cool and sexy. Także powiązanie tych wszystkich elementów marketingu sensorycznego może być naprawdę receptą na sukces w sklepie w branży odzieżowej. No, już nie mówię o takich ekstrasach dla pań, żeby mogą się sfotografować z modelami z tego sklepu. Niekoniecznie wszystkim znajomym to pokazywać. Tu Państwo widzicie też między innymi właśnie jak są oświetlone te produkty. Rysujemy. Płaszczki firmy Krenik. To zapraszam w takim razie panią Ewę, że już wszyscy. Jeżeli proszę losować i powiedzieć, kto wygrał. Zapraszam panią Martę Pnikowską z firmy Renus Logistics. Jest z nami, gratulujemy. Dziękujemy za obecność, niech dobrze służy. Same dobre wizytówki proszę do niego zbierać. A Państwu bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam Państwa na kolejny wykład o godzinie 12, na którym poznacie Państwo tajemnicę coachingu. Także serdecznie Państwa zapraszam i dziękuję raz jeszcze za uwagę. Że tak zwani artyści od dźwięku, czy projektanci dźwięku, zaplanowali
dźwięk zamykających się drzwi od lodówki był identyczny jak dźwięk zamykanych drzwi od pętlera. Po to, żeby można było wyczuć, że mam naprawdę porządny mebel. Także to już może perwersja, ale jak Państwo widzicie, w sposób bardzo zaawansowany wykorzystuje się dzisiaj dźwięki po to, żeby więcej sprzedawać. Którą macie u siebie w sklepie, jest dopasowana do grupy docelowej, ale w aspekcie ich wspomnień z młodości. Lubicie wspomnienia z młodości? Jak najbardziej. Czy kojarzą właśnie konkretne utwory z młodymi latami? Więc warto to wykorzystać również w sklepie. No i przejdziemy do zmysłu wzroku. Temu się poświęca z reguły najwięcej uwagi, dlatego że większość komunikacji to komunikacja wzrokowa. Zresztą, jak się okazuje, 2/3 wszelkich receptorów zmysłu mieści się właśnie w zmyśle wzroku. Takim pierwszym elementem, o którym warto wspomnieć, mówiąc o doznaniach wzrokowych, jest design, czyli wzornictwo. To dotyczy nie tylko mody, ale i mebli, i wszystkiego, co nas otacza. Według badań dotyczących konsumentów 2015-2020 okazuje się, że design ma być ważniejszy niż marka. Czyli mówiąc inaczej, coraz częściej chcemy kupować rzeczy piękne, które nam dają dodatkowych doznań, niekoniecznie marki X. Dlatego polecam Państwu mieć pod uwagę nie tylko design produktu, który sprzedajecie, ale również design wnętrza sklepu, w którym pracujecie. Opakowanie. Oczywiście opakowanie zapowiada to, co jest w środku. Obejdzie się, czy są buty, czy cokolwiek innego. Warto wziąć pod uwagę, że opakowanie musi być spójne z zawartością. I tutaj według niektórych badań aż 60% wyborów zakupowych zależy od opakowania. Bardzo dużo. I są pewne standardy, które warto pamiętać. Na przykład plastik kojarzy się z wytrzymałością, prostotą, bezpieczeństwem. A szkło z jakością. Jak macie Państwo jakieś dodatkowe produkty, czy zapachowe, coraz częściej są w sklepach odzieżowych, perfumy czy inne, to warto o tym pamiętać, że jeżeli macie butik o wysokiej jakości, to bardziej stosujcie szkło w różnych elementach produktów i wystroju wnętrz. Zwykła patelnia. Teraz są proponowane w każdym możliwym kolorze. To zdjęcie akurat przywiozłem Państwu przedwczoraj z targu we Frankfurcie, który jeszcze dzisiaj się kończy. Czy na przykład takie tacki fajne? I to, co mnie na przykład ucieszyło na targach mody w Europie, na przykład w kolekcjach męskich, jest coraz więcej koloru na sezon jesień-zima 2013-14. Czyli krótko mówiąc, zrywamy z szarością, czernią, staramy się mieć trochę lata jesienią i zimą. Są spodnie w kolorach czerwonym, różowym, pomarańczowym. Te kolory są mniej agresywne, są bardziej stłumione niż w kolekcjach letnich, ale są. Także wszędzie, gdzie Państwo udzielacie się troszeczkę koloru, to warto to zrobić. I oczywiście kolory mają też swoje znaczenie i oddziaływanie. Tak jak mówiliśmy o zapachach, tak samo każdy z kolorów inaczej oddziaływuje na ludzkie zmysły. Albo dajecie napis dotyczący wyprzedaży. Jakieś logo Promedia miałem w kolorze granatowym. Jak zobaczyłem swoje logo na tych innych logotypów, na plakacie, gdzie byłem w jednym patrolu medialnych, tego w ogóle nie widziałem. Jak zrobiłem go w kolorze czerwonym, zacząłem się wyróżniać. Także to jest dobry kolor między innymi właśnie do reklam. To zielono oczywiście kojarzy się z naturą. Żółty, jak to na sygnalizacji świetlnej, jest ostrzegawczy. Pomarańczowy to dobroć i życzliwość. Szary profesjonalizm. Dlatego odzież służbowa jest najczęściej w szarym kolorze. Bladoniebieski spokój, pogoda ducha. Granatowy niezawodność i pewność. A łososiowy to jest kolor biznesu. Jak Państwo może kojarzycie Financial Times. We Włoszech Il Sole 24 Ore, kiedyś w Polsce, kilkanaście lat temu był taki tytuł Nowa Europa, to one są w takim kolorze łososiowym. To jest kolor, który zdecydowanie kojarzy się czytelnikom właśnie z zawartością biznesową.
jeszcze dzisiaj znaczenie wszelkiego rodzaju symboli jest jeszcze większe niż było parę lat temu. Coraz bardziej oddziałują na nas skróty. To, że żyjemy w erze Windowsów, to z czegoś wynika, że przestaliśmy stosować DOS. Mniej chcemy form zdań pisanych, a coraz więcej symboli. Oczywiście dobór tego logo do naszego sklepu jest bardzo ważny. Tutaj przerobimy sobie kilka przykładów. Mamy tutaj logo firmy Zegar. Pytanie, z jakim produktem kojarzy się Państwu ta marka? Są jakieś typy? Państwu z jakim? Z produkcją zegarów. Ktoś ma inny pomysł? Ta-da! Nie. Garnisze. Firma powstała rzeczywiście na początku lat 30. w Lwowie. Startowała od produkcji zegarów. Ta wiedza w mechanice precyzyjnej im pozostała do dzisiaj. Przenieśli na nowy produkt, ale nazwa firmy została. W związku z tym to naprawdę ta nazwa wprowadza w błąd. Stawia to lewica, mówi makarony. Co mówi prawica? Bielizna. A, bo to był skrót. Clue i seks. Kluczowy seks. No dobrze, dobrze. Inne jakieś skojarzenia. No to już się wszystko wydało. Meble. Głównie ogrodowe. Ale jakbym już powiedział druteks, byłoby łatwiej. Z czym się druteks kojarzy? Okna, prawda? Dlaczego tu kojarzymy? Bo dużo reklam. Więc oczywiście można to zmienić. Generalnie rzecz biorąc, warto odróżniać markę firmy od markę produktu czy markę sklepu. Mało osób wie, kto to jest LPP, chociaż jest to największy w Polsce dystrybutor odzieży. Ale jeżeli powiemy CropTown, to już kojarzymy na przykład. Także tutaj Państwa zachęcam wszystkich do tego, aby logo Waszego sklepu i produktów było spójne z tym, co zapowiadamy. Bardzo ważne w sklepie jest światło. I światło może uczynić bardzo wiele. Ono może wyeksponować produkt, albo przez rozproszenie spowodować, że my się w ogóle źle czujemy w tym sklepie. Gdzie będzie jeszcze wykład o visual merchandisingu, więc tam będzie więcej szczegółów, nie chcę tutaj Państwu o tym więcej mówić, ale w takim prywatnym wydaniu to jest też ważne, aby odpowiednio dobierać kolory również przy daniach, czyli chłodne światło w sklepach spożywczych jest przy daniach z rybami, prosić biel, a ciepłe przy mięsie. Na odwrót byłaby katastrofa. Kuchni sklepowej o cały wygląd sklepu. To praktycznie w dużej mierze jest tak zwanym efektem pierwszego wrażenia i zaproszeniem do dobrego poczucia się podczas robienia zakupów. To pierwsze wrażenie decyduje o tym, co będzie się działo później. Tak, ostatnie wrażenie, tak najdłużej pozostaje. Akurat to hasło na sklepie, które zfotografowałem z tego czasu w Grecji, niespecjalnie nie zachęciło do robienia zakupów. I oczywiście, kto jest najważniejszy w sklepie? Człowiek. Czyli jeżeli mówimy o zmyśle wzroku, to co jest najważniejsze, jeżeli chodzi o sprzedawcę w tym pierwszym kontakcie? Wygląd. Czyli między innymi co? Uśmiech, otwarta postawa. W ciągu dosłownie ułamków sekund my budujemy pierwsze dobre wrażenie, czy chcemy być obsłużeni w tym sklepie, czy też nie. Jak Państwo widzicie, te wrażenia wzrokowe są bardzo istotne. Dotyczy to również strony internetowej. Jeżeli w ciągu paru sekund ona nas nie zachęci wizualnie do tego, aby wejść do środka i zobaczyć, co tam jest, to praktycznie wielokrotnie spada jej odwiedzalność. Tak by się wydawało, że taki temat może nie wiadomo na ile spójny z odzieżą, ale o tym sobie troszeczkę powiedzmy. Oczywiście smyk smaku jest bardzo ważny w różnego rodzaju kontaktach międzyludzkich. Tak naprawdę w wielu nacjach nie zrobi się biznesu, jak się pójdzie na obiad. Nawet w Chinach. Wiem o tym uprzedzono kiedyś, jak byłem w Hongkongu. Szła firma i zaprosiła na obiad. Nie miałem czasu, ale wiedziałem, że mam mieć czas. Rok później było zamówienie.
Tak samo czasami z pracownikami najlepiej się rozmawia w sposób nieformalny, po godzinach, zapraszając ich na obiad. Ja pamiętam, kiedyś jak pracowałem w amerykańskiej korporacji, to nagrodą dla danej grupy za najlepszy wynik w danym tygodniu była wspólna kolacja z szefem. Znaczy, dla nich to było bezpiecznie, bo oni się obiadali raz na jakiś czas, a ja musiałem z nimi co tydzień chodzić. No i jak zostało, tak zostało. Tego się dało później zmienić. Ale generalnie rzecz biorąc, te wrażenia smakowe są bardzo ważne.